No to teraz Tyson Fury. Miałeś okazję poprzebywać troszkę u niego. Ile dokładnie czasu u niego byłeś? 2 tygodnie zrobiliśmy. Przez te 2 tygodnie 6 sparingów, 2 ósemki, 2 dyszki, 2 dwunastki. Mieli być również inni sparing partnerzy, tak? Mieli pomagać jemu i mi, ale po pierwszym sparingu doszliśmy do wniosku, że oni są, nie, oni są niepotrzebni, dokładnie, że naprawdę sobie daliśmy dobry pierwszy sparing, więc wszystko odwołaliśmy. Naprawdę bardzo owocne, bardzo fajne sparingi. W wywiadach opowiadasz i tutaj na konferencji, że Tyson jest bardzo wesoły, generalnie nieprzewidywalny, taki jaki jest w ringu, taki jest i poza ringiem i to jest naturalne, tak? Tak, on nic się nie uczy, nic nie reżyseruje w tych treningach, czy spotkaniach z kibicami, czy spotkaniach medialnych, tak jak przed walką Kliczko, tak? On to wszystko naturalnie robi, czy śpiewa, usłyszy jakąś muzyczkę, a jeszcze bardzo mu pasuje, jak są jacyś kibice na sali treningowej, więc to jeszcze go bardziej nakręca, daje większe show, daje dobre sparingi i z tego powodu jego sparing partnerzy, tak jak ja, musiałem tak samo wznieść się na wyżyny i dorównywać jego, tak, jego tym szybkością czy dynamicą. No dobrze, a jest jakiś element, w którym naprawdę cię zaskoczył albo zdziwiłeś się, nie wiem, był bardzo silny albo był bardzo wolny, no coś, co zwróciło twoją uwagę? Bardzo ruchliwy na nóżkach, bo naprawdę on jest dużym... Po takiej przerwie? Dużym, tak. I swoboda wyprowadzania ciosów. Wiadomo, że te ciosy nie wyprowadzał z całego skrętu, ale gdzieś tam z samą ręką, ale bił to naprawdę szybko, no i praca na nogach. Zawodnik przypuszcza gdzieś ważący 130 kilo, tak? Ile? Ze 130 kilo on waży, nie? 130? Tak myślę. Ja myślę, że zdrowo ze 140. Tak, nawet nie wiem, no tak nie chciałem dodawać mu, tak? Jak będzie to słabe, to żeby się nie obraził. Nie obrazi się, to porządny gościu. Ale naprawdę tych kilogramów jeszcze ma dużo do zbicia, ale jego praca na nogach naprawdę mi zaimponowała. No dobrze, tak jak powiedziałeś, wracamy do ciebie, czyli od soboty ten tydzień to już eventy związane, już właśnie ostatni trening medialny, później waga, no i gala. Odpoczynek od soboty, od niedzieli, jak to wygląda? Nie wiadomo, że na pierwszym miejscu będzie taki odpoczynek, relaks, ale jeden trening jakiś szybkościowy będziemy robić, tak? Ale takim głównym elementem będzie łapanie świeżości już. Już to, co mieliśmy przepracować przez te ponad 3 miesiące, przepracowaliśmy już przez ten ostatni tydzień, już nic nie nadrobimy. Erik Molina to gość, jaką trzeba na niego mieć receptę? Co jest ważne według ciebie, żeby z nim wygrać? Nie można narzucić jego stylu sobie, tak? Ja muszę od początku narzucić swój styl na tej walce, narzucę swój styl. Będzie dobrze. Najniebezpieczniejsza jego bronią jest prawa ręka. Też trzeba będzie uważać na tą prawą rękę. Wyeliminuje się prawą rękę i będzie dobrze. Mariusz, będziesz jak Tommy Lee Jones ściganym? Będę. Dobrze i tego ci życzę w takim razie. No i co, do zobaczenia na gali, na eventach tuż przed galą. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dziękuję ślicznie.